Marzec 68 roku to jest moczaryzm. Komunizm wyraźnie słabnie. No, już w okolicach 68 roku ani marksizm nie posiada takiego czaru jak dawniej, ani komunizm przestaje, traci te wszystkie swoje właściwości jakiejś utopii społecznej i tak dalej. No i usiłując się legalizować, komuniści sięgają po nacjonalizm. No, moczaryzm, bardzo takie skomplikowane, okropne zjawisko, rzekomo partyzanci, którzy, ci komunistyczni partyzanci, którzy, przypominam teraz tą historię dla tych, którzy nie znają jej, to oni mieli być prawdziwymi polskimi komunistami, a nie ci, którzy przyszli, jak się mówiło wtedy, z szynelach ze Związku Radzieckiego i to mieli być Żydzi. Prawda? To była taka gra, fałszowanie, że powiem, historii. A więc i to wszystko ze zezwoleniem z Moskwy. Po raz pierwszy Moskwa, usiłując oddziaływać w Polsce, sięgnęła po takie wątki szowinistyczno-nacjonalistyczne. Coś takiego, żeby Polakom pomachać trochę biało-czerwoną flagą, na coś im tam zezwolić, a oni się na to nabiorą. No, ja bym powiedział, że w ogóle jest to taki, jeżeli spojrzymy z perspektywy głębszej, historycznej, jest to jakiś początek putinizmu. Z takiej komunistycznej lewicy cała Rosja zaczyna przechodzić coraz bardziej na prawo. Przypominam, w Rosji to zjawiska takie jak Gumilow i tak dalej, sięgnięcie, pierwsze sięganie do jakichś wątków takich szowinistycznych wcześniejszej emigracji rosyjskiej i tak dalej. A więc ideologia komunistyczna, ta utopia progresizmu i tak dalej zastąpiona zostaje takimi anachronicznymi wątkami nacjonalistycznymi, pseudonacjonalistycznymi też można powiedzieć. I wszystko to właśnie dzieje się w okolicach 68 roku. Reset obywatelski.